Jestem Ed i ukradłem 100 milionów. Chcecie wiedzieć, jak to zrobiłem? Jeśli znajdą te pieniądze, dostaniesz 10 lat. Ale jeśli nie będą w stanie udowodnić, że je sobie przywłaszczyłeś, to odpowiesz za błąd księgowy. Za parę miesięcy, kiedy cię wypuszczą, będziesz bogatym człowiekiem. Prawdziwe pytanie powinno brzmieć, jak ukraść 100 milionów i przeżyć? Witam w moim więzieniu. Wasz pobyt tutaj to nie jest kara, to jest szansa. My ogarnięci powinniśmy się trzymać razem. Chcę tylko wiedzieć, czy cokolwiek z tego, co mi powiedziałeś, było prawdą. Kocham cię. To zawsze było prawdą. Wierzę, mogę cię stąd wyciągnąć nawet jutro? Udało mi się znaleźć bogatego inwestora. To naprawdę dandy, to menda. Zabij ich. Może gdybyś miał żonę, to mógłbyś na nią wszystko przepisać, ale ty nie masz żony. Jeszcze nie. Wyjdziesz na mnie? Być może. Już za kilka tygodni będziemy w tej celi razem. Ty mi grozisz? Dopilnuj, żeby stąd nigdy nie wyszedł. Stary zgodził się sfingować naszą ucieczkę w zamian za milczenie. To jest pułapka, Ed. Tylko tobie mogę zaufać. Nie mogę cię stracić. Kocham cię. Grozi ci niebezpieczeństwo, rozumiesz? Jak już będzie moją żoną, dostaniesz swoją działkę. Obydwoje wiemy, że zależy ci tylko na pieniądzach. Wiem, czego chcesz, ale... Chcę ciebie, Ed. Jesteśmy tacy sami. Jak ukradłem 100 milionów? Ej, Misieka, z tobą wszystko okej? Okay? No co? W każdej filmie jest jakaś piękna kobieta, nie? Od 9 lutego w kinach.